Witam wszystkich, z tej strony Ryuk. A to jest gra Need for Speed Most Wanted. Mam takie dzisiaj mocne postanowienie nie narzekać za bardzo na tą grę. W ostatnim odcinku już sobie ponarzekałem. W tym postanowiłem nie narzekać. Wystarczy powiedzieć, że jest to moje trzecie albo czwarte podejście do nagrywania tego odcinka, bo wcześniej, tak jak mówię, dwa albo trzy razy, już nie pamiętam, gra skraszowała mi podczas nagrywania. No i cały materiał poszedł w pizdu. Tak, nazywajmy rzeczy po imieniu. Już nie mówię nawet, ile razy gra skraszowała mi podczas odpalania. No, kilka, jeżeli nie kilkanaście. Tak więc to by było na tyle narzekania. Postaram się więcej nie narzekać. Natomiast co dzisiaj chciałem zrobić? Dzisiaj chciałem spróbować pokazać kilka nowych trybów w grze, które pojawiły się wraz tam z którymś DLC. Tutaj jest pierwszy z takiego, z tych nowych trybów, czyli rozwal i podprowadź. Celu nie będę wyznaczać, bo wiem, gdzie to jest. Jestem za kierownicą Lexusa LFA, którego w ostatnim odcinku udało mi się zdobyć. Tam z tej listy Most Wanted. A, jeszcze jedna rzecz. A propos aut Most Wanted. Tak, w poprzednim odcinku udało mi się odblokować tego właśnie Lexusa oraz tego McLarena. Natomiast coś, co nagrywałem, niestety poszło, tak jak mówiłem, już wiadomo gdzie. To odblokowałem Porsche 918 Spider Concept. No niestety nie udało mi się tego zarejestrować. Teraz jeszcze mam do odblokowania Lamborghini. I to może jeszcze na koniec tego odcinka uda mi się zrobić. Natomiast teraz zajmę się tym trybem rozwal i podprowadź. Zobaczymy, co to jest. Pierwszy raz w to będę grał, jeszcze nie miałem okazji. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku teraz. Zmieniłem wersję programu do nagrywania. Podobno ta wersja ma takie zabezpieczenie, że jeżeli gra skraszuje, to ona mimo wszystko zapisze materiał. To znaczy program zapisze materiał. Dobra, i co ja tu muszę zrobić? Aha, takie buty. Pięknie. W sumie miło, że nie było żadnej informacji, co mam zrobić konkretnie w tym, że tak powiem, trybie. No ale już sam widzę, zorientowałem się, o co chodzi. Po prostu trzeba niszczyć w określonym czasie billboardy oraz te znaczniki takie tutaj. O, pięknie. Titaj, titaj. Może bym coś rozwalił, a nie tak jadę przed siebie. Dobra. Jest git. Niewiele brakowało. Zaraz braknie mi czasu i nawet brązowego medalu nie uda mi się zdobyć. Fuck! Dobra, jest brąz. Jest brązowy medal. Natomiast srebra... Wow! Srebra na pewno mi się nie uda zdobyć. 25 sekund. Gdzie jechać? Gdzie jechać? A! 8 sekund! Uda mi się coś jeszcze? Uda mi się? Nie uda mi się już nic zrobić, niestety. Dobra. Brązowy medal, nic nie udało mi się odblokować.
Natomiast udało mi się odblokować nowe wyzwanie Most Wanted, czyli do zdobycia nowy samochód. No, audiologu, pokazuj się. Zgadza się? Dobrze mówię? Nie. No to nie wiem, o co mu chodziło. Nieistotne. Ja sobie powtórzę te zawody jeszcze raz, bo całkiem fajny tryb. Kurde, że też wcześniej o tym trybie nie wiedziałem. Tylko tak jak mówię, jakaś informacja, co w tym trybie trzeba zrobić, mogłaby się pojawić. Bo z tego filmiku nie za wiele wynika. No ale teraz już będę wiedział. I zacznę dosyć grubo od billboardziku. Tu z tego co pamiętam jest gdzieś jeszcze jeden billboard. Ale mogę się mylić. Myślę, że takie jeżdżenie powoli to nic nie da. O! Na minimapce są te billboardy pozaznaczane. Też mogłem na to wcześniej wpaść. Wolol, co się stało? Ej, bo czas leci szybko, szybko, szybko. Matko Boska, zwrotność tego samochodu to woła o pomstę do nieba. Tyle przegrać. Dobra, tu jest billboard. Zniszczony. Pięknie. Dobra. Tam jest, ale ja nie wiem jak ja mam go tutaj, kurde. Niewiele zabrakło. Cholerka jasna. Dobra, spróbujemy ten tutaj. O matko, już tylko 28 sekund. Dobra. A gdzie on jest? Tutaj, tutaj, tutaj. Tego mi się jeszcze uda zdobyć. Raz. Jest, pięknie. Dobra. To by było na tyle. Jeszcze za 50. Może, może się uda, uda się, uda się. Udało się. Jest brąz. Co ja gadam? Srebro, jest srebro. Udało się w ostatniej sekundzie ten billboard udało się zniszczyć. Grubo. Hamuj. Stój. Audiologu, pokazuj się. Co ja odblokowałem? Nitro. Skok Pro. No mimo wszystko chyba wolę jednak spalanie Pro. Bardziej mi to, mnie to odpowiada. Dobra, teraz zmienię sobie auto. Na co ja bym sobie zmienił? Na Nissana. Na Nissana GTR. Przejdź do samochodu. Mam nadzieję, że on ma ten tryb, który chciałbym teraz... z którego chciałbym skorzystać, w którym chciałbym wziąć udział. Mianowicie... rozwali podprowadź, jest drifting jakiś. Wyznacz cel i jedziemy. Co? 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 Ja tu nawet nitro nie mam? Och, really? Aha. Czyli ja jeszcze tym samochodem nigdy nie jechałem, tak? Dobra, to szybka zmiana planów. Wyścigi. Trzeba zrobić ten najprostszy, że tak powiem, wyścig. Zdobyć te nitro, zdobyć te opony terenowe i to mi w zupełności wystarcza do dobrej zabawy tymi samochodami tutaj w grze. Nitro i opony terenowe, które zdecydowanie polepszają jakość jazdy po poboczach choćby nawet.
Dobra, filmiku, nie chcę ciebie oglądać. Chcę w miarę szybko zdobyć tutaj to pierwsze miejsce. Pozbyć się rywali. Nic nie widzę. O Boże, policja. Miałem nie narzekać. Nie narzekam, miałem nie narzekać. Jupi, policja mnie ściga. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Masakra, słońce. O, i teraz przegapię chyba punkt kontrolny, nawet nie. Grubo. Jest grubo. Jest drugie miejsce, co prawda, tylko. Ale mam nadzieję, że uda mi się go pokonać. Tak, pięknie. Piękne zepchnięcie. Poszedł w piach. Gdzieś ta policja sobie tam jedzie. Całe szczęście mnie nie przeszkadza. Przeszkadza moim rywalom. Ja im uciekłem daleko, daleko do przodu. No i dobrze. Mam spokój. Nic nie widzę. Kompletnie nic nie widać w tym miejscu. To jest straszne. No ale co zrobić? Taka gra. Tak to w życiu jest, jak słońce wali po oczach. Zakręt. Jebana skała. Dobra, jestem na tyle bliski, jestem na tyle daleko od nich wszystkich, że mogą mi co najwyżej skoczyć. No i o to chodzi. Napony terenowe, spalanie nitro, to mi w zupełności wystarcza. Zastosuj oczywiście, zastosuj. No i spieprzamy przed policją. Taki tam standardzik. Intensywność wyścigu jeszcze została zwiększona. Pięknie po prostu. Uwielbiam. Okej, myślę, że udało się uciec im wszystkim. Teraz przydałoby się gdzieś schować. Właśnie o tym mówię. Ale w porę udało mi się uniknąć tego pościgu. Także jest super. Coś tutaj mam, odblokowało mi się. Odblokowało mi się trzecie miejsce listy Most Wanted. Dobra, weźmy ten drifting, to co chciałem. Wyznacz cel, jedziemy. Mam nadzieję, że po drodze nie spotka mnie nigdzie żadna policja. Ła, tu jakiś samochodzik stoi, a ja go jeszcze nie mam na mapie zaznaczonego. Trzeba to szybciutko zrobić. 81 miejsc punktów podmiany mam odblokowane na 123. Sporo jeszcze tego zostało. A cały czas mam wrażenie, że już wszystkie miejsca zwiedziłem na tej mapie. W tym mieście, w tej okolicy. Cóż chciałem powiedzieć, mówiłem, że nie będę narzekać na tą grę, no i nie będę, postaram się. Nadal się staram, bardzo się staram. Aczkolwiek muszę przyznać, że będę kończyć powolutku serię z tej gry, bo problemy, jakie ona mi sprawia i to, jak bardzo mnie irytuje, sprawia, że nie chce mi się grać w to.
chciałbym pograć coś, co sprawia więcej przyjemności mimo wszystko z gry. I myślę, że tą serię oprócz tego odcinka postaram się zrobić jeszcze dwa może odcinki i zakończę ją na 10 czy tam 11 odcinkach, nie wiem konkretnie ile tam tego będzie. No i tak to zakończę, albo raczej może zawieszę tylko. Ewentualne odwieszenie będzie się wiązało z tym, że nie będę już grał na singlu sam, tylko może znajdzie się ktoś, z kim będę mógł pograć w multi, a tam już gra jest zupełnie inna, zupełnie inna i dużo przyjemniejsza, może tak. I wtedy na pewno z chęcią wrócę do tej gry. Natomiast taki mam mały plan, żeby w miejsce tej gry wrzucić sobie serię z Burnouta, Burnout Paradise City Ultimate Box. Policja. Kurde. Zagadałem się i nie zauważyłem, że jadą frajerzy. Dobra. Policja znowu. Błagam, nie zauważcie mnie. No, nie zauważyli. Całe szczęście. I tak jak mówiłem, będzie to seria z Burnouta. Już co prawda grałem w tą grę i miałem z nią dużo styczności i no jest fajna, sprawia przyjemność, więc myślę, że będzie grało się fajnie. No i tak, mam do wydania jeden klucz na Origina bądź na Steama, już teraz nie pamiętam. Klucz do gry, oczywiście Burnout Paradise City Ultimate Box. Klucz pochodzi z ostatniej akcji Humble Bundle, na której były gry Origin z Origina na wyprzedaży. Ja już posiadam tą grę, a mam jeden wolny kluczyk, więc jeżeli ktoś jest chętny i dotrwał do tego momentu odcinka, to ja go chętnie oddam. Wystarczy napisać wiadomość do mnie prywatną i jakoś tam się dogadamy, wyślę ten kluczyk. Oczywiście jeden warunek jest taki, żeby była to osoba, która subskrybuje mój kanał, a nie jakiś przypadkowy, przepraszam, przypadkowy widz. Tak, łyczek wody. No, i to był jedyny warunek tego właśnie, czyli jeżeli subskrybujesz mój kanał, a chciałbyś dostać klucz do gry Burnout Ultimate Box Paradise City na odwrót, wystarczy wiadomość do mnie i ja wyślę właśnie ten klucz. A teraz drugi nowy tryb z gry, nowy, czyli drifting. Zadanie proste, wystarczy między tymi punktami takimi, Jezu, tymi flarami jeździć i driftować. Mamy założony cel jakiś tam, który musimy spełnić. Tak, oczywiście drift jest nieudany, jeżeli uderzymy w ścianę. Czasu nie mamy żadnego tutaj, prawda, narzuconego, więc możemy sobie driftować ile wlezie. A raczej nie musimy, kurde, robić tego szybko. Czemu ja uderzam o ściany? Dobra, zaliczono. Tak, no wiadomo, jeżeli zrobimy to zbyt wolno, no to nasz drift nie będzie bardzo jakiś tam duży. Nie dostaniemy za niego dużo punkcików. Dlatego lepiej jednak mieć jakąś tam prędkość.
jak widzicie, nie udało mi się nawet na brąz zaliczyć tego trybu. Cóż. Oczywiście powtórzymy to, jak tylko pojawi się taka możliwość, czyli już. No ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się! 1500 speedpointów potrzeba, aby zaliczyć ten tryb. Zwaliłem na samym początku, bo się trochę zagadałem. A tu już taki piękny drift można było zrobić. Najważniejsze to właśnie nie uderzać w ściany, bo to jest niepotrzebna strata punktów. Masakra. Dobra. O, nawet nie trzeba w tych bramach driftować. Można też gdzie indziej. Ale w tych bramach chyba więcej punktów się dostaje za tego drifta. Tak, tam widzę jest jakiś... Ciężko mi się skupić na tej punktacji, która wyświetla się u góry. Jednocześnie kierować i nie uderzać w ściany, ale chyba wydaje mi się, że razy dwa jest liczone, jeżeli driftujemy między tymi bramami. Dobra. Udało się zaliczyć przynajmniej na brąz. Nie ma źle, jest ok. To był właśnie ten drugi tryb, czyli drifting. Już, stój, szalony. Co to za muzyczka? Aha, tam stoi sobie samochodzik, mam go już odblokowany. No i dobra. To by były właśnie te tryby. Wydaje mi się, że jeszcze jakiś jest, ale to już sobie zostawię może na następny odcinek. Tymczasem zmienię auto z powrotem na tego Lexusa. Lexus. Whatever, gdzie on stoi. Dajcie mi jakikolwiek. No, ładuj się szybciutko. Dobra. I teraz powalczymy. Powalczymy o samochód z listy Most Wanted, czyli powalczymy o Lamborghini Aventadora. Wyznacz cel 5,2 km. O, masakra, czemu tak daleko? Czemu do tych wyścigów po prostu nie da się przejść? Dobra, ciśniemy. Ła, gdzie ja się tu wpieprzyłem niepotrzebnie? Te filary na środku tutaj są tak zdradliwe. Łyk. Z drogi, bo mi się spieszy. Z drogi powiedziałem. Ła. Kurde, trochę szkoda będziemy porzucać tą grę, bo naprawdę niezłą frajdę sprawia sama jazda tymi samochodami w tej grze i te dźwięki w grze po prostu są rewelacyjne. Szczególnie jeżeli jedziemy przez tunel i tak sobie przegazujemy, no fantastyczne dźwięki są. Kurde, znowu... Grafika też jest fantastyczna. No ale niestety tak wiele problemów sprawia ta gra, że to nawet
nie wiem jak to powiedzieć, po prostu nie równoważy tej frajdy, którą sprawia jazda oraz dźwięk, grafika i tak dalej, i tak dalej. Dlatego troszkę będzie przykro jednak porzucić tą grę. No i ta przycinająca się w intrach animacja jest zabawna. Aczkolwiek ta jeszcze dosyć płynnie, widzę, idzie, więc nie będę jej usuwać, zostawię. Bywało gorzej. Jest i Lambo. Groźne. Może być, kurde, ciężko go odblokować. No ale zobaczymy. O, szczególnie, że policja musi nam przeszkadzać. Kurczę, zapomniałem zmienić opony na dopompowywane. To jest jedyny samochód, w którym udało mi się zrobić te opony dopompowywane. Może nie tyle udało mi się zrobić, co po prostu je zrobiłem. Nie mówcie, że druga blokada. Shit. O matko, z takich ciężkich samochodów. Aha, bo ja tam po prostu miałem nie jechać. Okej. Musiałem trochę ogarnąć, co się dzieje, bo się zgubiłem. O nie, SUVy. SUVy zawsze stanowiły ogromny problem. Nie tylko tutaj, ale i w Need for Speedzie Most Wanted z 2005 roku. Oj! Chyba ktoś nie trafił we wjazd na most. Jak mi przykro. Masakra, wyścig, pościg znaczy się. Piątego już poziomu. Jeszcze chyba nigdy nie jechałem w pościgu tego poziomu. Będzie ciężko. Dobra. Taka blokada to nie blokada, uważam. O nie, SUVy. O nie, jadę pod prąd. Czemu ja jadę pod prąd? O nie, czemu on mnie prześcignął? Skubany, szybki jest. Dobra, skup się na drodze, Ryuk. Jeb! Co ja patrzę? Gdzie ja jadę? Stacja benzynowa, przyda się. Zapas nitro. Przy okazji zmiana kolorku. Dobra, jest mój. Jest i meta. Udało się. Udało się za pierwszym razem, za pierwszym podejściem. Teraz tylko zgubić policję i szybko doścignąć, prześcignąć, zniszczyć, uziemić, czy jakkolwiek, wyeliminować. Właśnie tego słowa szukałem. Tylko dlaczego on jedzie na pełnej piździe, a ja muszę się rozpędzać dopiero? Uda mi się, czy mi się nie uda. Jeżeli nie zrobię tego w ciągu, nie wiem, 2 minut czy iluś, to po prostu zrobię to kiedy indziej. Czyli tam poza odcinkiem. No, czemu mi nie zaliczyło? Bez sensu. Dobra. Dobra. Nie będę go ścigać już, bo w tym momencie, aczkolwiek... Nie, ruszył. Stoi. Ruszył. Może jeszcze mi się uda.
Miał tam problemy, widziałem jakieś. Uciekł. Szybciutko, szybciutko. Wow. Dobra. Tym, że tą jakże piękną kraksą zakończę ten odcinek. Przypominam o tym takim moim, nie wiem, małym konkursie, można powiedzieć. O mojej takiej małej nagrodzie, nie wiem, podarunku. O, może tak, podarunku, bo to nie jest konkurs za bardzo. O tym małym podarunku. Jeżeli ktoś chce otrzymać grę, o której wcześniej wspominałem, to bardzo proszę o wiadomość. Tymczasem w tle mistrz drugiego planu, czyli Lamborghini. No i to by było na tyle. Jeżeli się podobało lub nie podobało, to zostawcie jakąś łapę. Komentarz również mile widziany. I to by było na tyle. Na razie, cześć.